gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble. And the winner is... Witam Was ciepło i serdecznie po krótkiej przerwie parugodzinnej, tym razem bitwa Worona oraz Magistra 82. Ten drugi okazał się lepszy niż Woron, przykro mi bardzo, niestety Woron musisz odpaść w 1/8, a szkoda, bo miałeś bardzo wysoki wynik, ale trafiłeś na mocarza, jeśli chodzi o niszczyciele czołgów. Magister na pewno ma wynik troszeczkę wyższy niż Woron, Woron miał 26,72, więc przynajmniej 26,73 musi mieć Magister, ale zobaczmy, w jakim stylu Woron kończy 1/8 niszczycieli czołgów. Gramy tutaj T30, czyli 9-tirowym niszczycielem czołgów amerykańskim, jedną z dwóch drzewek. Jak wiecie, Amerykańcy mają zarówno sztywne te niszczyciele, jak i właśnie z ruchomą wieżyczką. I tą drugą linię grinduje sobie Woron. Podejrzewam, że już teraz to pokazuje, to już tą linię skończył, tak znając jego umiejętności. Tu widzimy jeszcze Woron był w AZP, więc pozdrawiam wszystkich z AZP. Pomidory, trzymajcie się. Woron tutaj leci na lewo według swojego ustawienia, a prawo według mapy, czyli na ten tak zwany Mordor. Tam będzie trzymał wszystkie czołgi ciężkie, które się pojawią w jego celowniku. Zamontowane działo 155 mm, średnie obrażenia 750, na penetrację 276, pociski premium, penetracja wynosi 320, pancerz tego czołgu 102 z przodu, 76 z boku, 51 z tyłu, to jest kadłub, wieżyczka 279 z przodu, 127 z boku, 102 z tyłu, więc jak najbardziej na hulldowna możemy grać, ponieważ depresja działa oczywiście, wynosi maksymalną wartość minus 10 stopni, plus 15 elewacja, więc sympatycznie można sobie tutaj tego hulldowna pograć. Mi osobiście tym czołgiem grało się fatalnie, nie mogą się jakoś polubić z tą T30, więc zobaczymy, jak się uda Woronowi to wszystko ogarnąć. Widzimy teraz tego iMixa, strzał w biegu, w pięknym stylu wykończenia tego iMixa, nie zdążył uciec tam za ten nasyp. I tam widzimy tutaj jeszcze LTB, który się gania z naszymi dwoma czołgami ciężkimi, trzema nawet i jednym medem. Będzie chyba teraz dobicie ze strony Worona, nie wiem czy zdąży, jeszcze 1 sekunda, strzeli, nie zdąży strzelić, a jednak zdążył, 43 hapsy zdobyte i drugi frag, piękne fragowanie. Jedziemy teraz, widzimy Woron tutaj leci sobie tą ścieżką wzdłuż tej wody przy górach, żeby zajechać te czołgi ciężkie, które walczą z naszą E75 i wspomóc ich od tyłu, więc zobaczymy, czy się uda w ogóle dojechać Woronami, bo tam coś czuję, że będzie spory opór jeszcze przy bazie, jeszcze parę czołgów stało niewyświeconych. To jest bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ można łatwo zostać właśnie wyświeconym i zdjętym. Widzimy T4-3, który dzielnie strzela do naszych spódtowarzyszy, ale sam dostaje bułkę. 738, piękne trafienie, praktycznie 3/4 hapsów zeszło temu Medzikowi. No i teraz chyba będzie wykończenie. Chłopaki jakoś nie mogą w niego trafić, więc chyba Woron będzie musiał dokończyć sprawę. 2 sekundy, 1, nie wiem czy zdąży. Strzał w biegu będzie, jest, a piękne trafienie, 362, T43 wydojony praktycznie do zera. Widzimy teraz, Arta się pojawiła, 9 sekund jeszcze do końca przeładowania, więc nie wiem czy zdążymy. I tutaj ładnie trafienie ze strony artylerii, bouncik poszedł, czy raczej splash, na szczęście nic się nie stało. Ładne celowanie teraz tu Martę, a jeden strzał, a czemu by nie, Kolejny frag, lecą te fragi hurtowo Woronowi, już ma 4 i 2000 obrażeń ponad. Teraz widzimy, nasze ciężkie czołgi lecą w stronę bazy przeciwnika. Na szczęście Arthur się na nas nie skupia, jedna zginęła. Pokazują się dwie kolejne, ale już tutaj Woron sobie odpuszcza tę artylerię. Leci pomóc temu E-75, który tutaj dzielnie walczy z tym IS-em trzecim. Zaraz wyjedziemy sobie na spokojnie tego IS-ka. Teraz chyba mocne wyjechanie z E-75, żeby kogo nie spłoszył. Wyjeżdżamy, mamy przodem tego IS-a, to wystarczy, żeby go wykończyć. Jest kolejny frag, już piąty na naszym koncie, 2300 obrażeń. AMX-390 zdejmuje naszą jak panterkę i widzimy, teraz leci w stronę naszej artylerii, więc to będzie chyba łabędzi śpiew dla arty. Jeśli on jest przeładowany, to ta arta po prostu nie ma szans. Podejrzewam, że dwie z trzech art po prostu zejdą już na dzień dobry. I że, warto wspomnieć, że z tyłu ma wsparcie dosyć silnej grupy, która poleciała lewą stroną. Właśnie to jest urok tej mapy, że jak jedna strona zostanie odpuszczona, to druga zostanie przejęta. FV zdejmuje tego lajcika pierwszego, ale zaraz chyba poleci drugi. W tym momencie jest przeładowanie. Świecimy się też, Woron jest to wyświecony przez któryś czołg, nie wiadomo który nawet, bo tam jest jeszcze ich spora watacha. Częściej powinna wrócić na bazę kapującą, ponieważ tam idziemy, nasza buzeta wjeżdża i robi tutaj za małe zamieszanie. E25 pada jej łupem. Z kolei Woron, jeszcze jeden frag brakuje mu do Top Guna oczywiście, więc zobaczymy, czy będzie miał taką okazję. Wjeżdża AMX, leci już na te arty, więc trzeba go trochę ukrócić, jego zapał. Dostaje potężną bułkę, ale to nie wystarczyło, żeby go zdjąć niestety. Jedna arta już ginie pod naporem ichniejsze arty. Teraz z kolei AMX się gania z tą drugą artą, zdejmuje ją. Widzimy E75 jedzie na nasze kółka kapujące. Woron się w tym momencie zaświecił, ten ST1 go świeci, no i teraz trafienie w boczek E75, oj to bolało, prawie 780, arty kończą swój żywot, jak mówiłem wcześniej, no i teraz Woron sam zostaje na te trzy czołgi, na szczęście dwa są na ogrysku, więc na jeden strzał. Z kolei FV, oj, nieprzyjemne trafienie w dupeczkę ze splaszem, dostajemy plus, jeszcze tracimy kierowcę, szybka naprawa, no i teraz trzeba zdjąć tą artylerię. Co ciekawe, ona jeszcze zdążyła strzelić, zanim do niej ten AMX podjechał, nasz, powiem, żeby się nie mylić już do końca, no i teraz trafienie tego AMX-a by było, ale Woronowi ten pocisk w ogóle zszedł niemiłosiernie po boku. No i teraz trzeba tam tego STA wyświecić. Cały czas się świecimy, cały czas się pokazujemy tym czołgom. A nikt cały czas nie może sobie z tą artą poradzić. Nie wiem, czy ona w niego celuje, czy nie. Widzimy teraz E75. KB-4 nawet się pokazała, to jest tył. Teraz nas zajeżdża ten AMX. Oj, to będzie chyba nieprzyjemna sytuacja dla naszego bohatera. Kolejny strzał dostajemy w boczek. Kolejny w boczek. No nie wiem, czy się ten Woron uratuje. No teraz Dink na szczęście od tego AMX-a. Kontujemy tyłeczek cały czas, żeby nas nie trafił. Jeszcze jeden strzał i na szczęście, Woron w pięknym stylu broni się przed tym AMX-em, a już słyszałem, jak ten jego czołg wybucha i wracamy do garażu. AMX wreszcie sobie z tą artą poradził, łaskawie wrócił, ruszył na nią i ją zdjął. Teraz E75 nas wspiera dzielnie z tą KB-4. Wyjeżdżamy na nią, celowanie byle gdzie, mamy sporą penetrację, 813, to naprawdę ładne losowanie ze strony RNG, no i widzimy teraz jeszcze STA się też pojawiło, no i teraz trzeba tylko dobić tą KB-4, mam nadzieję, że ten E75 ma przeszczą na tą stokową, na tego stokowego Ruska, trzeba jeszcze zobaczyć tego Japończyka, dostaje potężną bułeczkę od naszego współtowarzysza, teraz ding od STA1, to było ciekawe. Niestety nie mamy kolejnego fraga, jeszcze jednego nam brakuje, żeby zdobyć Radleya Waltersa i mamy ponad 5000 obrażeń. Cały czas zerujemy tego kapa, AMX już stoi na naszym kapie, na ichniejszym kapie, zdejmujemy, cały czas kapuje to kółeczko. Teraz z kolei zdejmujemy ST1 i mamy jeszcze minutę, żeby pozbyć się tej KB-4, która tutaj teraz dzielnie stoi na tym kapie i w ogóle się nie rusza. Jest na dobicie, więc nawet teraz chyba Woron nie będzie się jakoś wielce bawił. Chociaż sam też jest na dobicie, delikatny strzał i możemy zginąć. Przymierzenie teraz w łepek tej KB-4. Ding zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No i teraz może być nieciekawie, 40 sekund mamy do końca. Cały czas nie mamy wsparcia. Dopiero teraz sobie E75 postanowiło przyjechać bliżej. Z kolei przy ichniejszym kapie AMX się musi bawić z obiektem, który teraz go zdymuje. No i teraz mamy 30 sekund. Ciekawe, czy Woron puści tego E75. Nie, teraz, o Jezu, nieprzyjemne trafienie w dół, w ziemię. No i teraz będzie chyba dobicie ze strony E75. Przyjął tą jedną bułeczkę i rozwalił. i rozwalił tego Ruska. No i teraz trzeba znaleźć tego obiekta. Mamy jeszcze 7 minut, to wystarczy, żeby tutaj poszukać tego czołgu radzieckiego. Ciekawe, gdzie on pojechał, jestem bardzo ciekawy. Mamy 5600 obrażeń, 8 fragów, więc już mamy Radleya Waltersa w pięknym stylu zdobytego przez Worona, więc zobaczmy. Tutaj teraz Woron podpuszcza tego 75, że podpuszcza. Normalnie prosi, żeby pojechał pierwszy, bo jednak przyjęcie bułki od tego obiekta dla Worona kończy się w każdym kontekście tragicznie. E-75 może jeszcze przebić, może jeszcze otrzymać troszeczkę tych hapsów. Niestety, zobaczcie, że jak on się wlecze. Ma chyba już uszkodzony silnik po tej strzale, po tym strzale od KW-4. Silnik chyba mu padł. Strasznie wolno jedzie. Tak, na pewno, albo ma kierowcę rozwalonego, albo silnik. Tutaj widzimy jeszcze rozmowę na czacie. Chłopaki między sobą rozmawiają, ile punktów ma ten GW Tiger, ma ten obiekcik. Na strzał go raczej nie zdejmiemy, chyba że nam bardzo ładnie przelosuje, co też jest bardzo, bardzo możliwe, ale zobaczymy. Na razie delikatne podjechanie, żeby się trochę z tym obiektem pobawić. No niestety na 7.5 będziemy długo czekali. Ma ten silnik uszkodzony jak najbardziej. Ciężko na tym będzie pod górkę podjechać. Nie wiem, czy w ogóle da radę, chociaż powinien. No i teraz cały czas Woron czeka, aż coś się wyświeci. Jedzie 75, toczy się wolniutko po tym wzgórzu. No, wiecie, no widać, że jest mocno już uszkodzony. Teraz delikatne wyjechanie. Woron będzie lewą stronę do kamienia, E75 prawą stronę, więc zobaczymy, kto pierwszy tego obiekta pokaże. Ciekawe, czy on w ogóle tutaj podjedzie, czy on tam gdzieś stoi na bazie i się gdzieś czai. Obaj pojechali jedną drogą, nie wiem, czy to jest dobry sposób, bo jednak warto, żeby jeden świecił, a drugi tutaj się bawił. Teraz E75 chwilę się zatrzymało, spotuje. Woron nie chce pojechać pierwszy. No tutaj jeszcze mamy turret broken, więc ten E75 jest maksymalnie poobijane. Widać wszystko, co mógł mieć zniszczone, to ma zniszczone. Woron teraz jedzie tuż za nim, żeby w razie czego ta bułka poszła właśnie w tego niemiaszka, a nie w niego. Jadą we dwóch na kapa, więc ciekawe, gdzie jest ten obiekt, ciekawe, czy gdzieś się na nich ustawił, czy sam na tego kapa pojechał. E75 pojechało lewą stroną, Woron tutaj wybrał ten cypelek, który tutaj wystaje w wodę, podjeżdża delikatnie pod niego, żeby w razie czego mieć osłonę ze strony górki, jakby ten E75 tam się ustawił, jakby ten obiekt 74 się ustawił. Zatem widzimy, gdzie jest obiekt, jest na naszej bazie, nie ma sensu wracać, więc teraz chłopaki, jedyna słuszna decyzja, we dwóch wjeżdżamy na kapa i wygrywamy bitwę. Dobrze, że jednak, że razem pojechali, to jest plus tego zachowania, że obaj mogą szybko sobie tego kapa wjechać i będą mieli przewagę w kapowaniu. Woron już się właśnie lokuje na białym kółeczku, mamy przewagę, 15 sekund ma ten obiekcik, ale teraz jak wjedzie E75, powinna ten wynik być dużo niższy. Teraz E75, dokładnie 20 sekund przewagi dla naszej drużyny. Koniec zabawy. Chłopaki już się nie ruszają, stójcie w miejscu, obiekt już na pewno nic nie zrobi. Stoi na bazie, zaczyna kapować. No i tak, oczywiście GG, tak jest GG, nie ma jak inaczej tego przegrać. Tak, próbujcie nas tutaj prowokować. Dlaczego akurat ten 7-4 sam nie podjedzie, nas nie pozabija? To jest słuszna uwaga ze strony Worona. Koniec bitwy, 13 sekund, 12, 11, no nie ma szans, żeby to się odmieniło, chyba że któryś z nich zjedzie, ale widzimy, E75 to nawet chyba od komputera odszedł, zostawił czołg w takim stylu, w takim miejscu, jakim jest. Rozmowy na tym czacie mnie dobijają. Koniec bitwy, w pięknym stylu wygrana ze strony przez Worona i jego drużynę. Zobaczmy, jakie wyniki zrobił nasz bohater. Przed Wami plansze końcowe naszego bohatera. Woron tutaj zdobył 3 medale za 0 punkta, 2 medale z tej łatki 9.3 plus masterka, gratulacje, 3 medale za 1 punkt, duży kaliber Top Gun oraz Spartan i 1 medal za 3 punkty Radley Walters, więc bardzo wysoko, jeśli chodzi o medale. Przy okazji taka dygresyja, zobaczcie, zrobił sobie tutaj misję na niszczyciele czołgów 8 na Sztuga. Też bardzo fajne wykonanie tej misji, jeszcze z wyróżnieniem, więc jak najbardziej gratulacje dla Worona. 72 483 kredytów brutto, 4038 expa na bonusie z kontem premium i razy 2 za pierwsze zwycięstwo dnia na czysto. A to jeszcze może zobaczmy szybko jeszcze fragi. Tych fragów było 6, no 8 równo, czyli tyle, ile starczyło na Radley Waltersa. E75, FV3805, IS-3, STA1, AMX 1390, T4-3, iMix AC46 i LTB, więc tam 7, 8, 9, więc jak najbardziej sympatyczne wyniki. Na czysto EXP wynosi 1346, więc myślałem, że będzie trochę wyżej, jeśli chodzi o te zabawy, o taką bitwę. 8 ubitych, 5647 uszkodzeń zadanych własną lufą po spocie. Niestety nic, więc to była cała wartość, jaką zrobił sam. 16 razy wystrzelił, z tego 14 razy trafił, 12 przebiło cel. Sam otrzymał trafień 10, z tego tylko połowa go przebiła. Odbił 1750 obrażeń, 2 wyspotował, 9 uszkodził, 8 zniszczył. Punkty zdobycia bazy 56 na 27 obronionych, więc jak najbardziej gra się Woronowi ułożyła. Niecałe 3 km przejechane na czysto, 31508. To jest wynik Worona. Szkoda, bo bitwa była naprawdę zacna. Spory wyniczek zrobiłeś, ale trafiłeś na mocniejszego zawodnika, jeśli chodzi o rosowanie. To samo jak było, taka sama sytuacja jak była ze Storkiem, niestety, jeśli chodzi o czołgi średnie. A szkoda, bo chętnie bym cię zobaczył wyżej. A tak niestety żegnamy się w 1.8, ale mam nadzieję, że w kolejnej edycji zajdziesz dużo więcej i powtórki wyślesz mi nie tylko na niszczyciele, ale też na inne czołgi. A was w tym momencie zapraszam na pojutrze, na kolejne 2 pojedynki, pojedynek C i pojedynek D. Falen będzie walczył ze Złym oraz Stworek podejmie wyzwanie kamilonsa96. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!